Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni odpowiedzieli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Tak pisze święty Jan, apostoł, w swoim liście. Święty Jan przestrzega swoich adresatów, przestrzega i nas, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy słuchali Boga. I chciałoby się powiedzieć, łatwiej powiedzieć, łatwiej napisać, aniżeli wykonać. Skoro pierwsi rodzice, przybywając w raju, obcując z Bogiem, dali się zwieść, to czy my będziemy w stanie odrzucić od nas pokusy złego ducha? Czy będziemy w stanie odrzucić tą jego zwodniczą mowę, która oddala nas od Boga, która zło nazywa dobrem, a dobro złem? Bracia i siostry w Chrystusie Panu, wydaje się, że jest to bardzo trudne, żyć tutaj na ziemi i nie dać zwieść się złemu duchowi. Ale miłość Boża polega na tym, że daje nam On wszelkie środki potrzebne do tego, aby przygotować się na pokusy złego ducha, aby nauczyć się tego, co jest złe, nauczyć się tego, co jest dobre i zdobyć siłę i męstwo potrzebne do tego, aby zawsze iść za tym, co dobre. Nie dajcie się zwodzić nikomu. I znowu święty Jan przypomina nam prawdę mówiącą o tym, że ten, kto trwa w grzechu, jeszcze nie narodził się z Boga. Bo ten, który narodził się z Boga, jest tym człowiekiem, który odrzuca grzech, który jest w stanie rozpoznać grzech, jest w stanie rozpoznać pokusy złego ducha, czasami kierowane do nas w taki zakamuflowany sposób. Bo jeśli kuszeni jesteśmy do jakiegoś jawnego grzechu, konkretnego czynu, to jesteśmy w stanie go rozpoznać. Już samo zło płynące z danego czynu pozwala nam czasami nie pójść za pokusą. Ale jest i są takie pokusy, które są zakamuflowane, które są trudne do rozpoznania. A co za tym idzie, często za nimi będziemy szli, jeśli nie nauczymy się ich rozpoznawać. Jedną z takich pokus jest niepokój, jest lęk, wynikający z tego, że pojawiają się pokusy. Sam lęk, wynikający z tego, że ktoś może mnie zwieść, może spowodować to, że nie pójdę za Bogiem. Nie pójdę w dwojaki sposób. Z jednej strony będę tak sparaliżowany lękiem i strachem, że przestanę czynić cokolwiek. I tak niestety postępuje wielu ludzi. Ze strachu przed uczynieniem czegoś złego nie uczynili nic dobrego. A przecież Bóg
powołuje nas do czynienia dobra. Ale znowu ze strachu przed tym, że są pokusy, z niepokoju wynikającego z tego powodu, że są pokusy, zaczynają się lękać, obawiać i tracić orientację. Tak trochę jak święty Piotr, kiedy wyszedł na jezioro podczas burzy i mógł iść po tej wodzie tak długo, jak patrzył się na Jezusa, a w momencie, kiedy skoncentrował się na szalejącej wokół burzy, zaczął tonąć. I przed tym przestrzega nas dzisiaj Bóg, mówiąc: nie dajcie się zwodzić nikomu, bo będą trudności, będą przeciwności, ale jeśli narodzimy się z Boga, to będziemy w stanie je przezwyciężyć. Nie dlatego, że zdobędziemy taką moc. Czasami tak spoglądamy na drugiego człowieka. No, on ma chyba więcej łaski. On ma chyba więcej mocy. Dlatego nie grzeszy. Nie. Człowiek własną mocą, własną siłą nie jest w stanie pokonać grzechu. Bo jakby był w stanie to zrobić, Chrystus nie musiał przychodzić by na ten świat. Nie musiałby cierpieć męki na krzyżu. Pokonanie grzechu, grzechu ciężkiego w życiu konkretnego człowieka jest zawsze wynikiem łaski Bożej. A jeśli ktoś uważa, że to swoją modlitwą, swoją pobożnością, nie mocą Bożą, ale swoją modlitwą pokonał grzech, to niech przestanie jak najszybciej tak myśleć, bo jest na prostej drodze świętego Piotra. Tej pychy świętego Piotra, że choćby wszyscy się ciebie zaparli, to ja się ciebie nie zaprę. I przychodzi upadek, i przychodzi ucieczka przed Chrystusem, przychodzi zaparcie się Chrystusa. Pani, w dzisiejszej Ewangelii widzimy te słowa świętego Jana Chrzciciela, wskazującego na Jezusa kroczącego, mówiącego: oto Baranek Boży. Myśmy słyszeli już pierwszą część tych słów we wczorajszej Ewangelii. Ale właśnie oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, to uświadamia nam prawdę mówiącą o tym, że Jezus jest tym, który pokonał grzech. Jezus jest tym, który pokonał szatana. Że Jezus jest tym, który jest silniejszy od szatana. Skoro On jest silniejszy od szatana, to ja nie muszę się lękać. I nie mogę nie muszę już dawać zwodzić się nikomu. Nie tylko tym, którzy prowadzą mnie jawnie do grzechu, ale również tym, a dzisiaj takich nie brakuje i takim ludziom też wielu daje się zwieść, mówiących, że szatan jest mocniejszy od ciebie, że szatan jest mocniejszy od Chrystusa. I trzeba się lękać, bać, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Nie. Chrystus jest potężniejszy od szatana. Bóg jest potężniejszy od Niego, bo On jest tylko stworzeniem. Tym, który odrzucił Boga. On uczy nas wprawdzie tego, że można żyć blisko Boga i się Jemu sprzeciwić, odrzucić Go, odrzucić Jego wolę, ale uczy nas również tego, że tylko pełniąc wolę Bożą, tylko trwając przy Bogu, człowiek może być szczęśliwy, człowiek może być prawdziwie radosny, bo tylko trwając przy Bogu człowiek ma ten dar najcenniejszy w postaci prawdziwej miłości. I kiedy święty Jan mówi: nie dajcie się zwodzić nikomu, mówi również, że w ten sposób rozpoznajemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jeśli postępujemy sprawiedliwie i jeśli miłujemy swoich braci. Bowiem niesprawiedliwe postępowanie i brak miłości do drugiego człowieka jest zawsze oznaką tego, że jeszcze nie jesteśmy dziećmi Bożymi, że jeszcze Chrystus w pełni w naszych sercach się nie narodził, że myśmy Go jeszcze w pełni nie przyjęli. Kto nie miłuje swego brata, jest dzieckiem diabła, mówi święty Jan. I tutaj spoglądamy na postać świętego ojca Maksymiliana, i na to jego jedno z najsłynniejszych zdań, często powtarzanych, często przytaczanych, a które mówił i powtarzał w obozie, że nienawiść nie jest siłą twórczą, że tylko miłość jest twórcza. I rzeczywiście, kiedy spojrzymy na te słowa świętego Maksymiliana, na to, co nam powiedział dzisiaj święty Jan, również na osobę Boga i osobę szatana, to widzimy,
że miłość potrafi tylko budować, że miłość daje tylko to, co jest dobre, a nienawiść tylko niszczy. I dlatego szatan nie potrafi nic innego, jak tylko niszczyć, jak tylko burzyć. A Bóg uzdrawia, Bóg stwarza świat, Bóg daje to, co dobre, Bóg daje życie wieczne, Bóg daje odpuszczenie grzechów, bo On jest Bogiem miłości. Teraz co zrobić, aby nie dać się zwieść nikomu, aby mieć pewność, że będę trwał przy Jezusie Chrystusie, przy Jego nauce. Co zrobić, aby mieć pewność, że ten Chrystus przepełni moje serce? Święty ojciec Maksymilian dał bardzo prostą receptę. Powiedział: oddaj się tej niepokalanej, najukochańszej mamusi, a zostaniesz świętym, i to wielkim świętym. Ale powie również, że do Matki Bożej: jeśli Ty mnie opuścisz, to nie ma takiego grzechu, którego bym nie popełnił. Nie ma takiej zbrodni, której bym się nie dopuścił. Jeśli Ty będziesz mnie prowadzić, to zostanę świętym, i to wielkim świętym. A dlaczego tak jest? Dlaczego ten, który oddaje się w opiekę Matce Bożej, pozwala się jej prowadzić, może mieć wewnętrzną pewność i ten spokój, jaki miał święty Maksymilian, że nikt go nie zwiedzie, że idzie właściwą drogą, drogą do świętości? No to widzimy trochę w dzisiejszej Ewangelii, bo w dzisiejszej Ewangelii widzimy w osobie świętego Andrzeja osobę Najświętszej Maryi Panny. Święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii opisuje scenę, jak Andrzej przyprowadza do Jezusa swojego brata Szymona, który stanie się Piotrem, stanie się opoką Kościoła. Bo i Najświętsza Maryja Panna jest tą, która mówi, tak jak święty Andrzej w dzisiejszej Ewangelii: znaleźliśmy Mesjasza, mamy Mesjasza, i ona jest tą, która do tego Mesjasza prowadzi. Bowiem ona ma serce pełne miłości, a ten, kto kocha, prowadzi do drugiego człowieka do tego, co dobre. Daje drugiemu człowiekowi tylko i wyłącznie dobro. Dlatego Najświętsza Maryja Panna daje ludziom to, co dobre. Daje swojego Syna. Prowadzi człowieka do swojego Syna i tego Syna daje. A prawdziwa miłość Najświętszej Maryi Panny polega na tym, że daje każdemu z nas, a więc również swoim dzieciom, to, czego potrzebuje. Nawet wtedy, kiedy to sprawia jej wielki ból i wielkie cierpienie. Kiedy w Kanie Galilejskiej w pewien sposób przynagla swojego Syna do wypełnienia pierwszego znaku, kiedy ten mówi: nie nadeszła jeszcze moja godzina, a ona mówi do sług: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie, można powiedzieć, że przynagla, rozpoczyna mękę swojego Syna. Ona jest tą, która stoi pod krzyżem swojego Syna, stoi milcząca i daje ludziom ten najpiękniejszy, najważniejszy dla nas owoc, mękę swojego Syna, bo wie, że my jej potrzebujemy, bo taka jest miłość. Daje drugiemu to, co jest mu potrzebne do osiągnięcia dobra, do osiągnięcia szczęścia, ale szczęścia prawdziwego. Nie takiego ulotnego, chwilowego, nawet nie takiego, które trwa przez całe ziemskie życie, bo ono się skończy. Prawdziwa miłość daje drugiemu to, co jest mu potrzebne i konieczne do osiągnięcia szczęścia trwałego, szczęścia wiecznego. My modliliśmy się dzisiaj na początku tej mszy świętej ku czci niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny takimi słowami: Panie nasz Boże, Ty uczyniłeś niepokalane serce Najświętszej Dziewicy Maryi domem Twojego Słowa i świątynią Ducha Świętego. Jeśli jeszcze odczuwamy jakikolwiek lęk, niepokój, że nasz nieprzyjaciel szatan będzie nas zwodził i my jemu ulegniemy, jeśli jeszcze odczuwamy jakiś niepokój, niepewność, gdzie możemy spotkać tego Jezusa, który jest Mesjaszem, który jest Zbawicielem, tego Jezusa, który jest Barankiem Bożym, gładzącym grzech świata, to uciekajmy się do Najświętszej Maryi Panny. Uciekajmy się do naszej niepokalanej Matki,
bo ona jest domem Słowa Bożego, bo ona jest świątynią Ducha Świętego, bo w niej mieszka Bóg. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Zapytali się dzisiaj przyszli apostołowie Jezusa. Powiedział, chodźcie i zobaczcie. I dzisiaj wskazując nam na niepokalane serce swojej matki, mówi również, chodźcie i zobaczcie. Zobaczcie, gdzie mieszkam. A więc uciekajmy się, bracia i siostry w Chrystusie Panu, do tego niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, do tego najpiękniejszego schronienia. Uciekajmy się również wtedy, kiedy odczuwamy lęk nie tylko przed tym, żeby szatan nas nie zwiódł, ale również wtedy, a może i przede wszystkim wtedy, kiedy jeszcze z jakichś powodów, zwłaszcza z powodów naszej grzeszności, odczuwamy jakiś lęk i niepokój przed samym Bogiem, tym, który jest miłością. Uciekajmy się do tego serca, a ono doprowadzi nas do serca swojego Syna. Jak mówi święty Maksymilian, zaszczepienie i rozrost chwały niepokalanej, zdobycie dusz dla niej, to zdobycie dusz dla Matki Jezusowej, która Królestwo Jezusowe do dusz wprowadzi. A dusza, w której jest Królestwo Jezusowe, to dusza pełna pokoju i dusza pełna miłości. Amen. Za pośrednictwem Najświętszej